Telewizja w Polsce.pl to są gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Czy koronawirus to broń biologiczna? Pytamy o to w tygodniku sieci. Ponawiamy to pytanie dzisiaj w gorących pytaniach. Czy wybryk natury? Są teorie, które mówią o tym, że wirus stworzyli chińscy naukowcy w laboratorium bardzo blisko tego bazarku w Wuhan, w którym, no właśnie, jak to było naprawdę? Czy doszło do tego, że ktoś zjadł niedogotowanego nietoperza i w ten sposób ten wirus powstał? Czy też mieli w tym udział właśnie chińscy naukowcy? Na to pytanie odpowiada w tygodniku sieci Konrad Kołodziejski, publicysta tygodnika, z którym się łączymy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Konradzie, pokrótce. Stwierdzasz już na początku, już na wstępie, że nie ma żadnych przekonujących dowodów na to, że koronawirus, który wywołał światową pandemię, został stworzony w wojskowym laboratorium. Natomiast te teorie bardzo mocno rzeczywiście się rozprzestrzeniają. Można powiedzieć, że nawet z takim samym zasięgiem, z taką samą szybkością jak ten koronawirus, te teorie krążą po całym świecie. Nie mówi się już dzisiaj nawet tylko o chińskich naukowcach, no ale są plotki także o amerykańskich naukowcach. Skąd to się bierze? No, odpowiedź na to pytanie jest chyba dość prosta. Pierwszą taką myślą, która przychodzi do głowy, odpowiadając na to pytanie, jest ukrywanie przez Chiny bardzo długo informacji o koronawirusie. Ukrywanie zaczęło się jeszcze w grudniu, tak naprawdę w momencie, kiedy już epidemia szalała w Wuhanie i w okolicy. Chińczycy przyznali się tak naprawdę do tego, że w ich kraju mają do czynienia z nową odmianą koronawirusa dopiero właściwie 31 grudnia 2019 roku, kiedy już było sporo tych chorych. Potem również przez cały następny czas dosyć w sposób skąpy podawali informacje o skali tej epidemii. Właściwie do tej pory nie jesteśmy do końca pewni, bardzo wiele osób to podważa, jaka rzeczywiście jest skala tej epidemii. Oficjalne dane mówią mniej więcej, że jest powyżej 82 tysięcy przypadków. Przypadków, to znaczy wszystkich przypadków, a nie chorych w tej chwili, bo aktywnych przypadków, czyli chorych takich, którzy w tej chwili są chorzy, to nawet nie jest 10 tysięcy. Ale gdy porównać te liczby z liczbami, z którymi mamy do czynienia tu w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, to widać, że coś jest nie tak. To znaczy tu w samych Stanach Zjednoczonych mamy już do czynienia powyżej 700 tysięcy. Tak? W Europie sama Hiszpania zanotowała 200 tysięcy, tak? Prawie 200 tysięcy Włochy. Więc jeżeli spojrzymy, przy oczywiście znacznie mniejszej liczbie ludności, więc jeżeli spojrzymy na te dane i porównamy z chińskimi, to teraz pojawia się pytanie, że coś jest chyba z tymi chińskimi danymi nie tak. Chińczycy bardzo oszczędnie informują zarówno o tym, skąd, kiedy wziął się ten wirus, w jaki sposób się rozpowszechniał. I to oczywiście spowodowało, że ludzie na całym świecie zaczęli szukać alternatywnych wersji. Skoro nie wierzą tej oficjalnej, to zaczynają szukać jakichś innych. No i oczywiście z tego się biorą te teorie spiskowe, do których rzeczywiście masz rację, napisałem, że nie do końca w nie wierzę. No tak, no ale rzeczywiście tych teorii jest sporo i jest kilka faktów, które rzeczywiście, jeżeli się przypatrzymy temu także, o czym napisałeś, o czym mówisz, to rzeczywiście zaczynamy się zastanawiać, czy Chiny rzeczywiście mówią prawdę. To jest jedna kwestia, czy powiedziały nam prawdę, jeżeli chodzi o liczbę zakażonych, liczbę zgonów wywołanych koronawirusem. I tutaj mamy, no właśnie, tam mówi się już o tym, że Chiny wygrały tę walkę, że także poprzez ostre działania doprowadzające do izolacji chorych od razu, tam były przecież także wyrywkowe badania, mierzenie temperatury na ulicach Chin i jeżeli ktoś miał gorączkę, wysyłanie go w miejsce zamknięte, zamykanie go w domu, czy też nawet w szpitalach, że w ten sposób, działając, można powiedzieć, bardzo mocno autorytarnie, Chiny sobie z tym poradziły. I tu pojawia się też pytanie właśnie o to, jaki jest odbiór polityczny tego, co się wydarzyło w Chinach, co się nadal tam dzieje, a także, no właśnie, co się dzieje teraz, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem, bo jak wiemy, Chiny wysyłają teraz w cały świat, na cały świat maseczki potrzebne do tego, żebyśmy zabezpieczali się przed rozprzestrzenianiem pandemii. Czy w taki sposób, rodzi się pytanie, Chiny de facto zmiękczają wizerunek komunistycznego autorytaryzmu? Znaczy mi się wydaje, że nie tyle zmiękczają wizerunek komunistycznego autorytaryzmu, co w ogóle starają się naprawić swój własny wizerunek w świecie, bo niezależnie od tych wszystkich teorii spiskowych, które się pojawiają, które obarczają Chiny winą za celowe rozprzestrzenianie wirusa, bo to jest tak, że
Trzeba tu dodać, że jakby nie ma żadnych wątpliwości, że wirus pojawił się w Chinach, tyle tylko, że teorie spiskowe mówią, że został celowo rozpuszczony. W laboratorium i to jeszcze bardzo blisko tego bazarku, co buduje, prawda, taką atmosferę. Tak. Natomiast wracając do pytania, to jest tak, że Chiny, wizerunek Chin został dość mocno nadszarpnięty. Wizerunek Chin jako takiego państwa, mocarstwa, w którym wszystko chodzi jak w zegarku, które ze wszystkim sobie daje radę. I w związku z tym Chińczycy nawet nie potrzebują do tego wielkich jakichś teorii spiskowych. Nie trzeba, żeby stwierdzić, że w Chinach jednak nie jest tak, nie działa to tak wszystko idealnie, jakby oni chcieli to pokazywać, tak? Że jednak są takie okoliczności, takie zjawiska, jak w tym przypadku koronawirus, które są w stanie zachwiać tym państwem. W związku z tym Chińczycy chcą bardzo mocno politycznie taką narrację sprzedać, że oto daliśmy sobie z tym radę. I teraz nie tylko daliśmy sobie z tym radę, ale teraz chcemy również pomóc, podzielić się z innymi swoim doświadczeniem. Oczywiście uratować cały świat, no właśnie. Nie ratować cały świat. I to rzeczywiście tak to funkcjonuje. Inna sprawa jeszcze jest, to jest zupełnie prozaiczny powód gospodarczy. Chińczycy w tej chwili nie mają rynku zbytu. No bo co oni mogą sprzedawać w momencie, kiedy jest zablokowany transport, w momencie, kiedy rynki są, te główne rynki, amerykański, europejski, są de facto zamknięte. No to w związku z tym oczywiście również próbuje się też zarobić na tym. To nie są oczywiście takie pieniądze, ale to jest takie podtrzymywanie cały czas kontaktu ze swoimi dotychczasowymi rynkami zbytu. I to jest też taka nadzieja jednocześnie na to, że te państwa, które są teraz odbiorcami tej chińskiej pomocy, no w jakiś sposób poczują się zobowiązane. Oczywiście ta pomoc nie jest za darmo i to zarówno w sensie finansowym, bo trzeba za nią zapłacić, ale również w sensie politycznym. Chińczycy myślą sobie tak, myśmy wam pomogli, to w związku z tym wy w przyszłości jakoś się nam odwdzięczycie, prawda? I to trochę na tej zasadzie działa właśnie. No właśnie, jeżeli mówimy o tych politycznych aspektach, to jest też taka teoria, która mówi o tym, że Wuhan to był taki ośrodek niezgody, może nieco opozycyjny co do władz w Pekinie i że właśnie dlatego wirus rozprzestrzeniał się właśnie z tego miejsca. To jest taka teoria i kolejna, już niepolityczna, no właśnie, zadając to pytanie, czy to możliwe, że koronawirus nie jest tworem natury, ale bronią biologiczną, panu profesorowi Włodzimierzowi Gutowi, który obiecał się z nami połączyć, czekamy jeszcze na to połączenie, ale umawiając się na to spotkanie, pan profesor odpowiedział, że mamy tyle gatunków zwierząt, nawet wśród nietoperzy, i tyle odmian tych wirusów, że tak naprawdę wystarczyłoby na cały świat. Czyli po prostu ta broń, jakby to powiedzieć, biologiczna, ale naturalna, jest w stanie nam tak bardzo zaszkodzić, że nie potrzebujemy żadnych laboratoriów, żeby sobie zaszkodzić, no właśnie. Człowiek nie jest w stanie sobie tak mocno zaszkodzić, jak jest w stanie to zrobić natura, to mówi pan profesor. Więc tutaj też mamy takie opinie i mówią to naukowcy, które mówią o tym, że rzeczywiście nie jest możliwe, by powstało to w laboratoriach. Na ile możliwe jest to, że być może ktoś nad tym wszystkim gdzieś w tych Chinach panuje, Konradzie? No właśnie, to jest pytanie zasadnicze, można powiedzieć, czy ktoś nad tym wszystkim panuje, bo ja na przykład uważam, że to nie jest oczywiście żadna broń biologiczna i po prostu nie ma żadnych dowodów na to, że mam do czynienia z bronią biologiczną. Przeciwnie, większość renomowanych autorów, renomowanych ośrodków naukowych, no, przytacza dowody, że mamy do czynienia rzeczywiście z wirusem, który pochodzi od zwierząt. No tylko jest pytanie właśnie, w jaki sposób on przeskoczył na ludzi, tak? W sensie technicznym, bo teraz już nie mówię o sensie biologicznym, wirusologicznym, tylko czysto technicznym. Rzecz jasna, mogło stać się to w sposób całkowicie naturalny, ale mogło się to stać za pośrednictwem laboratorium, i takie teorie też są, i one już nie są spiskowe, prawda? Dlatego, że laboratorium Wuhan to jest laboratorium, które istnieje, działa dopiero od 2 lat. To nie jest stare laboratorium, to jest całkiem nowe laboratorium. Jako jedyne w Chinach ma poziom tak zwany Biosafety Level 4, czyli to jest poziom bezpieczeństwa 4, najwyższy. W tym laboratorium, rzecz jasna, zdarzał się w czasie, kiedy zostało ono otwarte, odwiedzali również amerykańscy naukowcy i oni się trochę niepokoili, że ten system bezpieczeństwa, pomimo że on rzeczywiście jest niby ten najwyższy,
jest nieco dziurawy. W Chinach dochodziło już wcześniej do rzadkich wprawdzie, ale do wycieków wirusa na zewnątrz. Więc rzeczywiście mogła być taka historia, że ten wirus mógł stamtąd się wydostać, przy czym wcale to nie musiał być żaden wirus, który był bronią biologiczną. Po prostu pracowano, jest też taka teoria, nie wiem na ile jest prawdziwa, na przykład pracowano nad szczepionką. Aha. I przy manipulacji, przy próbie stworzenia tej szczepionki, zaraza, mówiąc krótko, wydostała się na zewnątrz. Tak mogło być. Czy tak było? Tego nie wiemy oczywiście. Mm-hmm. No to kierujemy właśnie to pytanie panu profesorowi Włodzimierzowi Gutowi, wirusologowi, który dołączył do naszej dyskusji. Halo, dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa. Panie profesorze, pytanie jest takie, na ile to możliwe, że przy pracach nad szczepionką na SARS, no właśnie, bo to mówi się o tym, że COVID-19 to odmiana SARS, doszło do takiego niekontrolowanego wycieku, doszło do zakażenia, doszło do spowodowania rozprzestrzeniania się pandemii na cały świat. To jest jedno pytanie i wczoraj już trochę kulis naszej rozmowy telefonicznej ujawniłam, więc do tego wrócę. Powiedział pan, że skoro jest teoria mówiąca o tym, że koronawirus powstał w laboratorium w Wuhan, to pan zaśmiał się i odpowiedział, że dlaczego nie wymyślili tego amerykańscy naukowcy, prawda, którzy są o wiele bardziej zdolni, o wiele bardziej przygotowani, o wiele bardziej doświadczeni. Na ile te teorie są prawdziwe w pańskim odczuciu, panie profesorze? Z tego wszystkiego, co wiemy do tej pory, mamy do czynienia z zoonozą. Czyli przejście z organizmów z jednego gatunku na drugi. Oczywiście, w jaki sposób to się stało? Bo my sobie tu zadajemy to pytanie jako publicyści. Jeżeli jesteśmy w kontakcie z jakimś zwierzęciem, to tak samo jak nosówkę dostały foki, jak myśmy w historii dostali odrę od po udomowieniu bydła. Potrzebne jest tylko ileś zdarzeń. Chorujemy na małpią ospę, jeżeli się z nią zetkniemy, więc to się zdarza. I nawet częściej niż nam się wydaje. Po prostu gatunki są ze sobą spokrewnione i może dojść po prostu do przekazania. Nikt nie oskarża, że ebole wytworzyły laboratoria. Wiemy, że jest to wirus, który nie wywołuje objawów u nietoperzy. Po prostu tam jest. Dostał się do populacji człowieka i to jest po prostu w tej populacji wywołuje zachorowania. Jeśli chodzi o laboratoria, tej klasy laboratoria czwartej klasy rzadko się zajmują szukaniem szczepionek, zwłaszcza że zarówno SARS, jak i MERS nie są czwartej klasy, są niżej. Są w zasadzie przy pracach z wirusem mówi się o trójce, pełnej trójce. Co to znaczy tak dla laika, trzecia, czwarta klasa laboratorium? Różnica polega na poziomie izolacji. Laboratoria klasy czwartej wymagają albo absolutnej odizolowania materiału od pracownika, to znaczy wykonywane mogą być tylko w odpowiednich boksach laminarnych, całe procedury. Oczywiście z obu nic nie może wyjść. Wychodzi wszystko przez autoklaw poza pracownikiem. Trzeciej klasy mają trochę niżej, nie musi być samodzielnego zasilania w powietrze filtrowane. Stosuje się po prostu środki ochrony, trochę przypominające to, co w tej chwili stosuje się w szpitalach, czyli pełne stroje, oczywiście z pełnym przeszkoleniem personelu w zakresie, jak to robić. Szczepionki z reguły, jeżeli są otrzymywane, to wystarczy przy badaniach nad szczepionką trzecia klasa, a nikt nie jest rozrzutny, ponieważ każda klasa to utrzymanie laboratorium każdej klasy jest co najmniej dwukrotnie kosztowniejsze niż klasy. Podsumowując, bo musimy na chwilę przerwać, nie wierzy pan w te teorie? Za dużo tych teorii słyszałem. Rosjanie z wektora twierdzili, że wirus powstał w Ameryce i był dostarczony do Chin w trakcie zawodów wojskowych. Można i tak.
To są, jeżeli mam powiedzieć uczciwie, są to pewne próby zamaskowania cudzymi działaniami swoich własnych błędów. I tu stawiamy średnik, panie profesorze. Średnik, bo wrócimy do dyskusji za chwilę, po krótkiej przerwie. Amerykańskiemu, który powiedział, że jest naturalne.